Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, witam wciąż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się bezpośrednio nad rondem zgrupowania AK Radosław. Co ważne, te rondo w ostatnie wakacje, czyli na przełomie lipca, sierpnia, jak i również września, przechodziło gruntowną przebudowę, a właściwie remont. Nawierzchnia asfaltowa pojawiła się na drogach rowerowych, nawierzchnia asfaltowa została wymieniona na całej części ronda dla samochodów, pojawiły się nowe płyty chodnikowe, całe chodniki zostały całkowicie przebudowane, nowe przejazdy, nowa sygnalizacja świetlna oczywiście po części, no właściwie tam się dużo nie zmieniło, no i oczywiście problemy, które też musiały wrócić do tego, co było wcześniej, bo układ drogowy pozostał taki, jaki był, również jeżeli chodzi o oznakowanie pozioma na drogach rowerowych, nawet jeżeli zgodnie z nowymi przepisami całkowicie nie ma to uzasadnienia i jest to element bezprawny. Natomiast co ważne, faktycznie przebudowa została zrealizowana całkowicie przez wakacje, szybko im to poszło, rondo tylko i wyłącznie na 4 dni zostało zamknięte w długi weekend w sierpniu, wtedy całkowicie nie było przejazdu dla samochodów, piesi, towarzyści i tramwaje przejeżdżali cały czas przez rondo, oczywiście z utrudnieniami, ale było to możliwe. No i w międzyczasie też było dużo innych większych remontów w okolicy. Rondo udało się zamknąć bez jakichś większych utrudnień, bo był to jednak mimo wszystko długi weekend, wakacje, więc udało się to zrobić i teraz mamy całkowicie nowe rondo, którego w ciągu roku szkolnego raczej nie dałoby się całkowicie zamknąć. Wyobraźcie sobie, żeby rondo Radosława zamknąć, te całe potoki samochodów wyrzucić stąd? No właśnie, ja sobie tego nie wyobrażam. Ale oczywiście, jak każda przebudowa, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ogranicza się tylko i wyłącznie do budowy i samych nowych zalet, również są jakieś problemy, o których już nawet rozmawiałem z ZDM-em, bo tutaj coś nie wszędzie poszło pięknie i wspaniale. I w sumie od tego zacznijmy w tym fragmencie. Jak widzicie, mamy tutaj drogę rowerową i na drodze rowerowej widać namalowane nowe pasy. Natomiast te pasy nie mają żadnego odniesienia do tego, czy to jest przejście dla pieszych, czy to nie jest do przejścia dla pieszych. Zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu drogowego, jeżeli są namalowane pasy, to nie oznacza, że w tym miejscu jest przejście dla pieszych. Tylko i wyłącznie, jeżeli użytkownik drogi, czy to jest rowerzysta, czy to jest droga rowerowa, czy to jest zwykła droga dla samochodów, ten użytkownik musi widzieć te przejście dla pieszych za pomocą znaku pionowego. Co to oznacza? Oznacza to, że rowerzysta musi zobaczyć słup ze znakiem, że tu jest przejście dla pieszych i tylko i wyłącznie wtedy faktycznie tu jest przejście dla pieszych, na którym piesi mają bezwzględne pierwszeństwo. W przeciwnym wypadku tam nie ma przejścia dla pieszych i piesi muszą poczekać, aż rowerzyści przejadą. Oczywiście raczej mało osób, a raczej niedużo, bym powiedział po prostu, nie wie o tym, jak te przepisy teraz wyglądają, a i tak, jeżeli widzą namalowane przejście dla pieszych, co mimo wszystko byłoby logiczne, wchodzą w te miejsca i po prostu wpadają pod rowerzystów, którzy wiedzą, przynajmniej po części, jak te przepisy wyglądają. Przydałaby się kampania ogólnopolska, żeby wytłumaczyć pieszym i rowerzystom i wszystkim użytkownikom dróg, jak to wygląda, kiedy jest przejście dla pieszych i kiedy nie. Natomiast co jest ważne i co jest na minus, to jest to, że one tutaj wróciły. Przejście dla pieszych tutaj wcześniej były namalowane. Jak dowiedziałem się od ZDM-u, oznakowanie tutaj poziome zostało przywrócone do takiego, jakie było przed przebudową. Oczywiście z wymianą nawierzchni na nową asfaltową i oczywiście nowymi chodnikami, nowymi przejściami dla pieszych. Natomiast faktycznie oznakowania poziomego w tych miejscach nie powinno być, jeżeli nie ma znaku pionowego, a znaki się nie pojawiły wszędzie. Znaki pionowe są tylko właśnie tutaj przy Arkadii, możecie zobaczyć w tych miejscach, że te znaki się tam znajdują, nie przy wszystkich przejściach, ale przy części są, bo tam były wcześniej, dlatego po prostu są. Na razie nie mam informacji, czy oznakowanie tutaj się pojawi w najbliższym czasie, więc to jest na minus. Miejmy nadzieję mimo wszystko, że tak się stanie. Tymczasem przejdźmy sobie do takiego ruchu okrężnego dookoła Cogronda, abyście zobaczyli, jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich tych 3 miesięcy. Kwartał minął i w lipcu 2023 jeszcze wszystko było po staremu. Wtedy były dopiero rozpoczynane pierwsze prace przy wymianie krawężników od środka ronda. Jeszcze mi się udało trafić tego samego dnia, co faktycznie rozpoczęły się pierwsze prace, więc jeszcze macie ujęcia przed przebudową. No i we wrześniu 2023 teraz już właściwie wszystko zostało zrealizowane, poza jednym przejazdem rowerowym i przejściem dla pieszych przez ulicę Okopową. Tam jeszcze przez tramwaje warszawskie nie zostało, znaczy na odcinku tam przez tory tramwajowe nie zostało to zrealizowane, tam jakiś był konflikt i problemem, to też ma być zrealizowane później, natomiast pomijając ten fragment w tym miejscu, całe rondo już zostało całkowicie przebudowane i tu już nic więcej nie będzie teraz realizowane, jeżeli chodzi o aktualny remont. Oczywiście w przyszłości jest dużo planów, o których w sumie powiem za chwilę. Co ważne, z ciekawostek wam powiem, że nowa nawierzchnia asfaltowa ma być bardziej wytrzymała, jeżeli chodzi o samochody, bo wiadomo, że to jest rondo, wiadomo, że to jest sygnalizacja świetna,
I wiadomo, że te tramwaje tutaj mają bezwzględne pierwszeństwo. Tak, te tramwaje, znaczy bezwzględne trochę przesadziłem, ale mają tutaj zieloną falę, co oznacza, że tramwaj będzie mieć pierwszeństwo w sygnalizacji świetlnej i będzie sygnalizacja częściej puszczać tramwaje, żeby mogły szybciej i lepiej przejechać przez rondo niż samochody czy pieszych i rowerzystów. To oczywiście prowadzi do tego, że rondo niekoniecznie jest dla pasażerów tramwajów, tylko dlatego, żeby tramwaj szybko przez nie przejechał, co oczywiście jest na minus, ale biorąc pod uwagę, jak aktualnie to rondo wygląda i jakie kiedyś tu się robiły korki tramwajowe, to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli możemy teraz tutaj wprowadzić, bez dodawania nowych torów i nowych prawoskrętów, które w przyszłości mają się tutaj pojawić, ale na razie to będzie realizowane tam, no jeszcze, za kilka ładnych lat. Tymczasem nowa nawierzchnia, ponieważ tutaj samochody często hamują, została wzmocniona o włókno szklane. Taka specjalna tkanka, która się znajduje pomiędzy tam warstwami asfaltu. Dzięki niej samochody teraz nie będą aż tak mocno niszczyć samochodu, ma też mniej pękać na warunki atmosferyczne i po prostu ma być dłużej trwała. Lepiej znosić częste hamowanie pojazdów. Zobaczymy, jak to się będzie faktycznie sprawować. Czy dzięki temu naprawdę nie trzeba będzie robić kolejnego frezowania aż tak niedługo, czy to będzie dłużej trwałe. Miejmy nadzieję, że faktycznie w ten sposób to się poprzekręci. A teraz może trochę wam opowiem o przyszłości tego ronda, bo tutaj dużo inwestycji jeszcze przed nami jest planowanych. I nie mówię tylko o tramwajach, ale również o metrze i nowych tunelach drogowych. To tak, zacznijmy może od tramwajów. Tramwaje aktualnie, jak widzicie, przejeżdżają sobie ładnie przez całe rondo. Natomiast w przyszłości właśnie z tej ulicy, tak jak teraz lecimy nad Aleją Jana Pawła II, będą miały tutaj tramwaje bezpośredni prawoskręt w Okopową. Prawoskręt, co to oznacza? Oznacza to dodatkowy przystank tramwajowy obok tego, co się tutaj znajduje po prawej stronie, na tramwajów skręcających bezpośrednio w Okopową. Tak aktualnie to na przykład znajduje się i wygląda na placu Zawiszczy, gdzie jest osobny prawoskręt z Alei Jana Pawła, znaczy z Alei Zeńskich w kierunku Towarowej. Tak samo ma być właśnie w tym miejscu. Mało tego, ma powstać też nowa zawrotka do tramwajów. Właśnie tak jak teraz widzimy, będzie wjazd tutaj od prawej strony wjeżdżać z Okopowej w Alei Jana Pawła II w kierunku centrum Warszawy. Będzie nowy skręt. W drugą stronę takiej relacji nie będzie ze względu na brak miejsca. Przynajmniej tak tramwaje się tłumaczą. Ta przebudowa będzie też oczywiście zakładać przebudowę wszystkich rozjazdów, torów, szyn czy sieci trakcyjnej w tymże miejscu i jest planowana w ramach przebudowy obwodnicy śródmiejskiej tramwajowej bezpośrednio od ronda Żaba do placu Zawiszy. To jest inwestycja realizowana przez ładne kilka lat i będzie kończona tak mniej więcej koło 2031 roku. Też zakłada m.in. likwidacja starego przystanku tramwajowego, który się znajduje przy dworcu gdańskim, czy oczywiście remont mostu gdańskiego. To już miało się dziać, przetargi dłużne chodzą i aktualnie prawdopodobnie pierwsze prace rozpoczną się w 2024 roku już faktycznie tutaj na budowie poszczególnych odcinków, więc to etapami będzie realizowane i również wtedy rondo będzie robione. Oczywiście teraz to nie zostało zrealizowane razem z ZDM-em, bo ZDM czekał konkretnie na ten moment wakacyjny, aby udało im się to szybko zrobić. Tramwajom pewnie raczej się nie uda tego zrobić w kwartał, tak jak ZDM-owi, więc musimy trochę poczekać z tą przebudową. Też oczywiście chodzi o środki finansowe i o to, aby pewnie po kolei to udało się całkowicie zrealizować. Nie możemy się oczywiście doczekać, bo torowisko tutaj nie jest dobre, tak samo jak na stawkach, ale o przebudowie i remoncie stawek na razie nic nie słyszymy, co jest na minus. A tam jak ktoś jechał takim niebieskim tramwajem z Krakowa, to doskonale wie, że no ładnie tu się skacze. Zresztą w sumie w każdym tramwaju tu się ładnie skacze. Natomiast mało tego, że tutaj inwestycje tramwajowe są planowane, również oczywiście nowa stacja metra tu w przyszłości ma powstać. Nowa stacja metra to dużo powiedziane, ale ma być też całkiem ciekawa. Nie będę ukrywać, że nie. Stacja metra Rondo Radosława ma się znajdować po południowej stronie całego ronda, właściwie pod ulicą Okopową, bardziej w kierunku Jana Pawła II, pod prawą jezdnią. Gdzie, za chwilę zresztą zobaczycie na ujęciach, tam pomiędzy Babka Tower, a właśnie zachodnią jezdnią Okopowej. Dostaliśmy ostatnio informację mniej więcej, gdzie będą zlokalizowane wyjścia z różnych stacji metra w ramach Studium Warszawy i wiemy, i to jest bardzo ciesząca informacja, że tutaj, jak powstanie ta czwarta linia metra, tak mniej więcej tam po 2034 roku jakoś, bo tam ta linia za szybko ma nie powstawać, natomiast jak już ta linia tutaj powstanie,
tak przed 2040 rokiem, to powstanie całkowicie ładnie, pięknie, jak powinno być. Co to oznacza? Oznacza to, że po pierwsze będzie się znajdować tutaj po prawej stronie, po prawej jezdni, pod prawą jezdnią okopowej i będą wyjścia na wszystkie przystanki tramwajowe dookoła całego ronda Radosława. W skrócie, ten węzeł komunikacyjny będzie bardziej dostępny dla pasażerów, aby mogli lepiej się przesiadać pomiędzy jednym a drugim przystankiem tramwajowym, nie bez potrzeby biegania dookoła całego ronda, tylko po prostu przejdą przejściem pod ziemem. Na skróty, wyjścia mają być na wszystkie przystanki tramwajowe, prawie wszystkie przystanki autobusowe, z tego co widziałem, i ma się znajdować w ten sposób, aby nie nachodziło to całkowicie na całe rondo, dzięki czemu to też pewnie tramwaje by nie musiały być całkowicie zamykane, natomiast sam masz najprawdopodobniej musiałby na ten czas budowy tej stacji metra zwinięty, to jest oczywiście na minus, ale znając życie tego typu konstrukcji, to jest też co jakiś czas można po prostu wyremontować i może to byłby jakiś taki element w tą stronę. Natomiast linia metra tu jest planowana, tak samo jak zakończenie obwodnicy śródmiejskiej, czyli połączenie Słomińskiego bezpośrednio z Aleją Prymasa Tysiąclecia w postaci jednego tunelu pod całym rondem, pod kawałkiem nawet po wązek. Ale to jest inwestycja na jeszcze później planowana, o której też niedługo będę mówić w studium drogowym Warszawy, bo takie inwestycje też są planowane, jako oczywiście też dokończenie obwodnicy śródmiejskiej po stronie praskiej, która to obwodnica od ronda Wiatraczna do ronda Żaba dostała ostatnio dofinansowanie z rządu. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej informacji o różnych przebudowach, inwestycjach w Warszawie, drogowych, tramwajowych, kolejowych czy innych, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby tego nie przegapić. Ja będę oczywiście nagrywać, pokazywać to co mogę, choć nowy przepis o zakazie fotografowania infrastruktury krytycznej, którą też po części jest kolej, wchodzi już od niedługo, właściwie w przeciągu najbliższych 2 tygodni wejdzie, to miejmy nadzieję, że mimo wszystko będzie się dało cały czas pokazywać Wam, jak Warszawa i Polska się rozwija. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!